nauczyciele już łzy płaczące, żale serca wyzujcie. Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie, bo z martwych wstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi, alleluja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Przeżywamy szóstą niedzielę wielkanocną, a w naszej parafii uroczystość pierwszej komunii świętej. Jest to także dzień refleksji nad naszym życiem, nad dniem, w którym po raz pierwszy przyjęliśmy Chrystusa do swojego serca. Dziękujemy Bogu za dar Jego obecności. Dziękujemy za łaski tygodnia, który minął. Prosimy o siły, Boże błogosławieństwo w nowym tygodniu, a zbawcze tej owoce te najświętsze ofiary składam do miłosierdzia Bożego, za zmarłego Józefa Wysockiego w dziesiątą rocznicę śmierci. Ksiądz Grzegorz modli się o łaskę nieba dla zmarłej mamy Gizeli Bednarz-Świerczek w siódmą rocznicę jej śmierci, jej zmarłych rodziców i rodzeństwo, zmarłych krewnych z rodzin Bednarz, Gorzkowski, Świerczek i dusze w czystcu cierpiące. Ksiądz Adam modli się do miłosierdzia Bożego za zmarłych rodziców Marię i Wojciecha Niklewicz w kolejne rocznice śmierci oraz zmarłych krewnych z obu stron. W naszych modlitwach chcemy także pamiętać o dziecku, które dziś obchodzi pierwszą z urodzin Chrztu Świętego i modlimy się do Bożej opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i dalszą opiekę anioła stróża dla Mileny Rybackiej. Modlimy się także za jej rodziców chrzestnych i wszystkich bliskich. U progu zaś tej najświętszej ofiary dobrego Boga przeprośmy za nasze grzechy, byśmy mogli ją godnie złożyć. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Pała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie
Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boże, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, które siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Pan, tylko Tyś najwyższy. Jezu Chryste, z Duchem Świętym chwalę Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu. Niech misterium paschalne, które wspominamy, przemienia nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie stąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc nakładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Niech cała ziemia chwali swego Pana. Niech cała ziemia chwali swego Pana. Z radością sławcie Boga wszystkie ziemie, opiewajcie chwałę Jego imienia. Cześć Mu chwalebną oddajcie, powiedzcie Bogu, jak zadziwiające są Twe dzieła. Niech cała ziemia chwali swego Pana. Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie. Niech imię Twoje opiewa. Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga. Zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi. Niech cała ziemia chwali swego Pana. Morze na suchy ląd zamienił, pieszo przeszli przez rzekę. Nim się przeto radujmy,
Jego potęga włada na wieki. Niech cała ziemia chwali swego Pana. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najdrożsi, Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli źle czyniąc. Chrystus bowiem również raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić. Zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy. Alleluja! Alleluja! Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby był zawsze z wami. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo ani go nie widzi, ani go nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ jest u was i będzie u was. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie mnie już widział, ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. W dzisiejszym drugim czytaniu święty Piotr zwraca naszą uwagę na pewien ważny fundament naszego życia chrześcijańskiego i wypowiada takie słowa: bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która jest w was. Bo siostry i bracia, nadzieja zawsze była ważnym elementem naszego życia. To właśnie nadzieja powodowała, że apostołowie bez najmniejszego lęku co czynią? Idą, głoszą Boże Słowo, choć dobrze wiemy, co im groziło. Ucisk, prześladowanie. To nadzieja bardzo często powoduje, że pośród trudów codziennego życia nie poddajemy się i zachowujemy pogodę ducha.
to nadzieja powoduje, że w momencie, kiedy czasami tracimy grunt pod nogami, nie poddajemy się, bo wierzymy głęboko w zwycięstwo dobra. Jednak z nadzieją jest pewien malutki problem. Niestety nadzieję można w życiu swoim bardzo łatwo zgasić, zniszczyć. I widzimy to nie tylko w życiu naszym, ale także bardzo często w życiu tych, którzy są wokół nas. I co jest tego przyczyną? Nie, nie, wcale nie jakiekolwiek problemy i trudy. Największym wrogiem nadziei jest świadomość bezpieczeństwa i wygody. Czyli jesteśmy jakby przekonani, że współczesna technika ze wszystkim se poradzi, no bez przesady, no kto jak nie ona. Medycyna przecież to jest cudowny lek na wszystko. I wtedy popatrzcie, co się dzieje. Człowiek z nadziei przechodzi w pewność siebie. A to jest niestety błąd i to ogromny błąd. Bo kiedy spojrzymy z uczciwością na świat współczesny, to widzimy, że w momentach próby ta pewność siebie w nas pęka jak bańka mydlana. I dlatego jako ludzie wiary musimy być przekonani w to, co święty Piotr daje nam w dzisiejszym przekazie i chce nam pokazać ważną drogę, iż nadzieja musi mieć bardzo ważny cel. A tym celem i energią nadziei jest nikt inny jak sam nasz Pan Jezus Chrystus. Zresztą widzimy doskonale szaleńców, którzy w poczuciu pewności siebie i w poczuciu takiej swojej wielkości przemieniają ten świat, ale w zupełnie nie tym kierunku, w którym należy, bo wywołują w nim wojny, niechęć, wzajemną nienawiść. Natomiast ci, którzy są przekonani, iż nadzieja w tym doświadczeniu życia ma sens, a Chrystus jest naszym centrum i naszym energią, powoduje, że ten świat przemieniamy zupełnie inaczej, rozumiejąc jedno, że dobro należy się każdemu. Słuchajcie, nawet i naszym wrogom. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia, zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, dlatego możemy z wiarą wołać do Niego. Prowadź mocą Twego Ducha papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby z radością szerzyli dobrą nowinę w świecie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Umacniaj miłością chrześcijańskie rodziny, aby w swoim otoczeniu były wyraźnym znakiem Bożego działania. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Do boskiej opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i dalszą opiekę anioła stróża dla Mileny Rybackiej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Zmarłego Józefa Wysockiego w 10. rocznicę śmierci,
za zmarłą mamę Gizelę Bednarz-Świerczek w siódmą rocznicę śmierci, zmarłych jej rodziców i rodzeństwo, zmarłych krewnych z rodziny Bednarz, Gorzkowski, Świerczek i Duszewczyś, co cierpiące, za zmarłych rodziców Marii Wojciech Aniklewicz w kolejne rocznice śmierci oraz zmarłych krewnych z obu stron o łaskę życia wiecznego w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dopomóż nam, otaczającym Twój ołtarz, żebyśmy zachowywali czyste sumienie i gorliwie wypełniali Twoje przykazania. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, ufamy, że jesteś zawsze blisko nas, kiedy Cię wzywamy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Dziś Chrystus, Król wiecznej chwały, wiedzie triumf okazały. Ozdobny w ślicznej koronie, odbiera cześć na Syjonie. Alleluja, alleluja. Śmierci, gdzież moc teraz Twoja? Gdy Twa szata nie zbroja, nadszedł mocniejszy zbrojnego mocarza i wziął łup jego. Alleluja, alleluja. Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na użytek dalszy i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, niech zniosą się do Ciebie nasze modlitwy i dary ofiarne. Oczyść nasze dusze, abyśmy godnie uczestniczyli w sakramentach, które są darem Twojej ojcowskiej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Chore serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z błogosławionym Czesławem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego śmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dziś, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia
naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie ze wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Do końca nas umiłował.
radośnie Panu hymn śpiewajmy. Alleluja! I dobroć Jego wysławiajmy. Alleluja! Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy. Alleluja! Wychwalajcie Pana nad wszystko na wieki. Alleluja! Radośnie Panu hymn śpiewajmy. Alleluja! I dobroć Jego wysławiajmy. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego. Pomnóż w nas owoce wielkanocnego sakramentu i umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wysłuchajmy, moi drodzy, ogłoszeń duszpasterskich. Uroczystość pierwszej Komunii Świętej o godzinie 11:30. Do Białej Skrzyni na apel księdza biskupa Andrzeja Czai zbiórka na wsparcie budowy kościoła świętego Jana Pawła II w Opolu. Serdeczne Bóg zapłać. Zapraszamy na nabożeństwa majowe do czwartku o godzinie 17:30. W poniedziałek spotkanie na plebanii Rady Parafialnej o godzinie 19:30. W tym tygodniu będą wystawione laurki dla naszych mam. Jak co roku zachęcamy do tej szczególnej modlitwy, którą rozpoczniemy nowenną przed Dniem Matki 17 maja. Na mniejszej części laurki wypisujemy imię żyjącej mamy lub zmarłej, którą chcemy polecać modlitwie, a większą część laurki ofiarujemy mamie. Imiona będą czytane w czasie nowenny. Można przy tej okazji złożyć ofiarę na kwiaty, które jak co roku ozdobią naszą świątynię. Chcemy, aby każdą mamę oznaczał jeden kwiat. We wtorek po mszy świętej wieczornej różaniec apostolstwa dobrej śmierci. W środę spotkanie dla kandydatów do bierzmowania o 18:45 w kościele. Krucjata różańcowa zaprasza na marsz pokutny ulicami Opola, szczegóły na plakacie. W czwartek o 18:45 zapraszamy do Dolnej Salki na spotkanie, ostatnie spotkanie już w tym roku szkolnym, Kręgu Biblijnego. A o godzinie 19:00 w dolnej części kościoła odbędzie się spotkanie pod tytułem Miłość i odpowiedzialność według świętego Jana Pawła II. Organizatorem spotkania jest Civitas Christiana. Serdecznie zapraszamy. Od czwartku do niedzieli będą trwały w naszej parafii misje święte, odnowienie misji świętych, które poprowadzi ksiądz doktor oficjał Sądu Biskupiego w Opolu, ksiądz Tomasz Relis, któremu dziękujemy także za przewodniczenie tej liturgii. Celem tego odnowienia misji świętych jest przygotowanie naszej wspólnoty parafialnej do zbliżających się prymicji po 24-letniej przerwie. Msze święte z nauką rekolekcyjną o godzinie 7 i 18. W tym czasie nabożeństwa majowe o godzinie 17:15. Serdecznie do wspólnoty modlitwy i spotkania ze Słowem Bożym zapraszamy. Koło Przyjaciół Radia Maryja działające przy parafii serdecznie zaprasza sympatyków i przyjaciół Radia Maryja na mszę świętą w intencji ofiarodawców o pomyślność naszej ojczyzny oraz pokój na Ukrainie w sobotę 20 maja o godzinie 18. Za tydzień w niedzielę kolektę przeznaczymy na misje święte. Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary.
Zapraszamy na 11. ogólnopolską pielgrzymkę Żywego Różańca na Jasną Górę 3 czerwca. Wyjazd sprzed kościoła o godzinie 8. Koszt 50 zł. Zapisy w zakrystii. Przypominamy i zachęcamy do naszej parafialnej pielgrzymki do Włoch. Zapowiedzi przedślubne. Mateusz Tarnowski, Opole, i Roxana Synowiec, Opole. Zapowiedź druga. Dawid Rozkosz, Opole, i Martyna Ostrowska, Opole. Aleksander Kulik, Opole, i Monika Zabojszcz, Opole. Są to zapowiedzi pierwsze. Pomódlmy się za tych, którzy odeszli do wieczności w minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej, a są to świętej pamięci Bogdan Kwieciński, lat 82, z ulicy Niemodlińskiej, świętej pamięci Elżbieta Mazurek-Mieczyńska, lat 75, z ulicy Dambonia. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światło świekuj stanie, haj mi świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Roczne dziecko zapraszamy serdecznie z najbliższymi przed ołtarz do błogosławieństwa. A my w tym czasie módlmy się. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzach złego ducha, bądź nam obroną. Niech Bóg obronić raczy, pokornie o to prosimy. A Ty, mocą niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Prośmy dobrego Boga, by zesłał swoje obfite błogosławieństwo na Milenę, która obchodzi pierwszą z urodzin i chrztu świętego. Prośmy również o błogosławieństwo dla jej rodziców i chrzestnych oraz pozostałych członków rodziny. Pan Bóg Wszechmogący, Dawca życia wiecznego, doczesnego i wiecznego, niechaj błogosławi rodzicom Mileny, aby przykładem postępowania doprowadzili ją do dojrzałego życia chrześcijańskiego przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bóg, który miłuje wszystkich ludzi, niechaj wejrzy łaskawy na krewnych i przyjaciół oraz na wszystkich tutaj zgromadzonych. Niechaj was strzeże od złego i darzy obficie pokojem przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone. Chwalcie cieniste gali, źródła i kręte strumyki. Chwalcie cieniste gali, źródła i kręte strumyki. Co im gra z morza falami, w powietrzu buja skrzydłami. Chwalcie z nami Panią Świata, jej dłoń nasza lata. Chwalcie z nami Panią Świata, jej dłoń nasza wieniec splata. Ona dzieł boskich korona, nad anioły wywyższona. Choć jest Panią nieba, ziemi, nie gardzi dary naszymi. Choć jest